myślenie otwarte na płodność. Instytucja małżeństwa i miłość małżeńska z natury są ukierunkowane na prokreację i wychowanie potomstwa, a to stanowi jakby ukoronowanie powołania małżonków. Dzieci są najwspanialszym darem małżeństwa i w największym stopniu przyczyniają się do dobra samych rodziców. Sam Bóg, który powiedział, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam i który od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, chcąc udzielić im jakiegoś szczególnego uczestnictwa w swoim dziele stwórczym, pobłogosławił mężczyźnie i kobiecie, mówiąc, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Dlatego pielęgnowanie prawdziwej miłości małżeńskiej i wywodzący się z niej cały sposób życia rodzinnego zmierzają do tego, aby małżonkowie, nie zaniedbując pozostałych celów małżeństwa, byli skłonni do mężnego współdziałania z miłością Stwórcy i Zbawcy, który poprzez nich coraz bardziej powiększa i wzbogaca swoją rodzinę. Płodność miłości małżeńskiej obejmuje także owoce życia moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego, jakie przez wychowanie rodzice przekazują swoim dzieciom. Rodzice są głównymi i pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. W tym sensie podstawowym zadaniem małżeństwa i rodziny jest służba życiu. Małżonkowie, którym Bóg nie dał potomstwa, mogą mimo to prowadzić głębokie życie małżeńskie z ludzkiego i chrześcijańskiego punktu widzenia. Ich małżeństwo może wyrażać się owocnie przez miłość, otwartość na innych i ofiarę. Kościół domowy. Chrystus chciał przyjść na świat i wzrastać w łonie świętej rodziny Józefa i Maryi. Kościół jest rodziną Bożą. Od początku zatem istnienia jego zalążkiem często byli ci, którzy z całym swoim domem stawali się ludźmi wierzącymi. Gdy nawracali się, pragnęli, by także cały ich dom był zbawiony. Rodziny te, przyjmując wiarę, były oazami życia chrześcijańskiego w niewierzącym świecie. W dzisiejszym świecie, który często jest obcy, a nawet wrogi wierze, rodziny wierzące mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej i promieniującej wiary. Dlatego też Sobór Watykański II, nawiązując do dawnej tradycji, nazywa rodzinę domowym kościołem. W rodzinie rodzice słowem i przykładem powinni być dla swoich dzieci pierwszymi zwiastunami wiary, pielęgnując właściwe każdemu z nich powołanie, ze szczególną zaś troskliwością powołanie duchowne. W szczególny sposób tu właśnie jest praktykowane kapłaństwo chrzcielne ojca rodziny, matki, dzieci i wszystkich członków rodziny przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, świadectwo świętego życia, wyrzeczenie się siebie i czynną miłość. Dom rodzinny jest więc pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego i pewnego rodzaju szkołą pełniejszego człowieczeństwa. W nim wszyscy uczą się cierpliwości i radości pracy, miłości braterskiej, wielkodusznego przebaczania, nawet wielokrotnego, a zwłaszcza oddawania czci Bogu przez modlitwę i ofiarę ze swojego życia. Należy jeszcze wspomnieć o pewnych osobach, które ze względu na konkretne warunki, w jakich muszą żyć, chociaż często wcale tego nie chciały, są szczególnie bliskie sercu Jezusa, a zatem zasługują na specjalną miłość i troskę Kościoła, zwłaszcza duszpasterzy. Dotyczy to dużej liczby osób żyjących samotnie. Wiele z nich pozostaje bez ludzkiej rodziny, często z powodu sytuacji ubóstwa. Są wśród nich tacy, którzy przeżywają swoją sytuację w duchu błogosławieństw, wzorowo służąc Bogu i bliźniemu. Trzeba przed nimi wszystkimi otworzyć drzwi domów rodzinnych, kościołów domowych i wielkiej rodziny, jaką jest Kościół. Nikt nie jest pozbawiony rodziny na tym świecie. Kościół jest domem i rodziną dla wszystkich, a szczególnie dla utrudzonych i obciążonych. I tym optymistycznym zdaniem, pełnym nadziei, zakończyliśmy rozważania dotyczące sakramentu małżeństwa. Ja mam pewien niedosyt, jeśli chodzi o spojrzenie na płodność. Być może jest tak, że twórcy katechizmu, kiedy zajmowali się opracowywaniem tego tematu, to jeszcze nie wiedzieli, jak dużym problemem we współczesnym świecie jest bezpłodność i niepłodność. Więc tutaj mi trochę brakuje takiego zdania, które by objęło troską, miłością, wrażliwością i czułością wszystkich tych małżonków, którzy cierpią z powodu braku potomstwa, którzy przeżywają swój ogromny dramat, swój ogromny krzyż,
którzy może się nawet czują opuszczeni jakoś przez Kościół, bo to jedno zdanie, ten jeden punkt, który mówi nam o tym, że małżonkowie, którym Bóg nie dał potomstwa, mimo to mogą prowadzić głębokie życie małżeńskie, myślę, że nie wystarcza do zapełnienia tej dziury, tego cierpienia, tej rany, tego bólu, które się pojawia w momencie, kiedy pragnie się być rodzicem, być mamą i być ojcem, a to się nie wydarza. Z drugiej strony jest oczywiste, że katechizm nie jest w stanie objąć wszystkich tematów i wszystkich sfer i wyczerpać każdego zagadnienia, i Kościół w innych miejscach wypowiada się na ten temat i jasno wskazuje, że ta miłość otwarta na płodność, ta miłość małżonków, może się realizować w różny sposób i Kościół też chce być z tymi, którzy cierpią, i towarzyszyć im. Mam nadzieję, że po tej przygodzie z małżeństwem jest w nas wielkie pragnienie, żeby tworzyć takie rodziny według zamysłu Bożego i żeby tworzyć taki domowy Kościół, który będzie faktycznie otwarty na wszystkich, który będzie świadectwem, który będzie pełnią miłości, który będzie obrazem miłości Boga do ludzi, do Kościoła, który będzie gromadził innych, pomagał im wzrastać, pomagał im odchodzić z nadzieją i pomagał po prostu być razem, być takim Kościołem, który tworzy wspólnotę bliskości. Bo faktycznie jest tak, że w Kościele nikt nie jest sam i w tym naszym Kościele domowym, w tej naszej rodzinie, która będzie otwarta, też nikt nie powinien być sam i czuć się samotnie. I dzisiaj jest dobry moment, żeby zrobić sobie rachunek sumienia, no tu zwłaszcza małżeństwa. Czy jesteśmy taką rodziną? Czy jesteśmy takim domowym Kościołem? Czy spełniamy te zadania, które zostały nam postawione, które zostały nam dane w sakramencie małżeństwa? Jak wygląda nasze życie? Pewnie jest jeszcze wiele pytań, które możemy sobie zadać i zachęcam do tego. Zachęcam do tego też osoby, które w małżeństwach nie są, żeby skonfrontować swoją wizję małżeństwa i rodziny z wizją, która jest wizją Bożą. Wizją, która wypływa też wprost z katechizmu. Czy są to wizje, które się pokrywają, a jeśli nie, to dlaczego się nie pokrywają? Co możemy z tym zrobić, żeby iść i pełnić wolę Bożą?